pasieka w więzieniu? Niemożliwa? A jednak to prawda. Podkurzacz nierozerwalnie kojarzy się z pszczelarstwem. Ale po co w ogóle go rozpalamy? Pszczoły boją się ognia, a dym jest z nim równoznaczny. Odymiając je, sprawiamy, że trzymają się od nas z daleka i schodzą z części ula, tak, żeby nam nie przeszkadzały w pracy. Do środka dodaję lawendy, ponieważ sprawia, że pszczoły stają się spokojniejsze. Na koniec kawałek próchna z wierzby, dzięki czemu dym jest bardzo gęsty. Dłuto jest przedłużeniem ręki pszczelarza i bardzo ułatwia nam pracę. Oczyszczam nim krawędzie i rozdzielam plastry. Każda z pszczół ma swoje zadanie. Jedne są odpowiedzialne za opiekę nad czerwiem, inne za wentylację ula, a jeszcze inne za przynoszenie nektaru. Miód, który pobieramy, pszczoły gromadzą w tak zwanej miodni, czyli odgrodzonej plastikową kratą części ula. Matka nie może przez nią przejść i nie składa w tej części jaj, dzięki czemu w plastrach znajduje się wyłącznie miód. Gdy pszczoły odparują nektar i miód jest już dojrzały, komórki zostają zasklepione woskiem. Wtedy wkracza do akcji pszczelarz i im go odbiera. Żeby pozyskać miód, musimy odsklepić wierzchnią warstwę zabezpieczającą go przed działaniem czynników zewnętrznych. Odsklepione plastry trafiają do wirówki, która wykorzystując siłę odśrodkową sprawia, że miód wylatuje z komórek, osadzając się na ściankach urządzenia. Cechą dojrzałego miodu jest to, że się nawarstwia, tworząc jakby tasiemkę. Po opróżnieniu jednej strony plastrów odwracamy je i powtarzamy wirowanie. Królowa pszczół. Spośród 30 tysięcy pszczół znajdujących się w ulu, ono jest najcenniejsze. Sprawdzając stan rodziny, za każdym razem kontrolujemy jej obecność. Znacznik na jej grzbiecie zdecydowanie nam to ułatwia. Królowa jest tylko jedna. I żeby nie doszło do przewrotu pałacowego, musimy usuwać mateczniki, czyli komórki, z których bez naszej interwencji wygryzłyby się młode uzurpatorki. Komórka wypełniona jest pszczelim superfoodem, tak zwanym mleczkiem, i to właśnie ono sprawia, że larwa rozwija się w matkę. Z larw karmionych pieszką, czyli pyłkiem wymieszanym z miodem, powstają pszczoły robotnice. Rozwój od momentu złożenia jaja do osiągnięcia przez pszczołę pełnej dojrzałości trwa 21 dni. Królowa opuszcza matecznik szybciej niż swoje podwładne, bo już po 16 dniach. Larwy w trakcie rozwoju są ogrzewane. W ulu
Przez większą część sezonu panuje temperatura w granicach 34-35 stopni Celsjusza. Praca w pasiece sprawia, że kraty, wysokie mury, a nawet lata dzielące nas od wolności tracą na znaczeniu. A my przez tych kilka godzin jesteśmy wolni. Wolni jak one. Nasze pszczoły.